Szołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Subnautica. Zwykle nagrywam wieczorami, ale dzisiaj wyjątkowo nagrywam rano, więc mój głos może być jeszcze trochę poranny. Eee, I teraz tak, yy, dwa wytłumaczenia, dwa wyjaśnienia. No dzisiaj nagrywam w ogóle... Odcinek nagrywam z dzisiaj na dzisiaj. Zwykle nagrywam dzień wcześniej, więc tutaj nie wyrobiłem się poprzedniego dnia z nagraniem przez wiele innych aspektów, więc... Muszę się z tym materiałem trochę spieszyć, może będzie trochę krótszy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale po pierwsze, to po pierwsze, właśnie. A po drugie, moi drodzy, e, uratowałem sejwa. Było bardzo blisko, żebym stracił tego sejwa. Zrobiłem teraz backup dla, dla bezpieczeństwa. Pokażę Wam teraz przebitki. Spójrzcie, co w ogóle zaczęło się dziać. E, przede wszystkim wpadłem pod tekstury. Okazało się, że tamto miejsce tamto miejsce, to, to, to obcych placówka jest mocno zbagowana, jak się wpadnie pod te tekstury, a nie daj Boże wyjdzie, z, z, zapisze się grę mm, w tym w, w krewecie i zapiszę się grę nie tylko w krewecie, ale również będąc w środku w e, w tej placówce, to kiedy załączyłem grę i wczytałem ją, nagle zaczęło kompletnie zniknęła woda wywaliło mnie z placówki, kreweta latała odbijając się od jednej ściany od drugiej, od trzeciej, od czwartej Cały czas odbijała się od ścian kreweta non-stop, co powodowało, że ee, <grywka> były jakieś dzikie akcje całkowicie dzikie akcje wpadanie pod tekstury, wypadanie. Okazało się, że wszystko zaczęło się od tego, że jeżeli wpadnie się w lawę, która jest pod tym, tą placówką obcych, nagle gra uznaje, że nie ma wody. Jest grawitacja, grawitacja ziemna. Tak jakbym nad powierzchnią był. Ja mogłem sobie po prostu chodzić po tej lawie i po tej magmie i nic mi się nie działo. Nie mogłem oczywiście w żaden sposób wkleić się, wrzucić, w żaden sposób z powrotem do z powrotem do, do krewety, która została mega wysoko, ale w ogóle nie mogłem nawet do wody wpaść, byłem uwięziony na samym spodzie tej lokacji. W ogóle mega dzikie rzeczy się działy i właśnie dlatego musiałem wyłączyć grę i włączyć, tylko że najgorsze jest to, że zapisałem grę nie w, w cyklopie. Tylko zapisałem ją w placówce i to w krewecie, więc nie róbcie takich rzeczy, uważajcie, bo mogą dzikie rzeczy się zaiste stać, kiedy będziecie eksperymentować z takimi akcjami. A też widzę, że mm, w komentarzach, że niektórzy piszą mi, Staszek, nigdy nie miałem takich problemów. To oczywiście są jednostkowe komentarze, ale faktycznie niektórzy piszą mi, że nigdy nie mieli żadnego buga, nigdy żadnego wejścia pod teksturę i żadnych innych takich dzikich rzeczy nie mieli, więc ja wam serdecznie gratuluję! <grafię> gratuluję i zazdroszczę! Po prostu. A tymczasem, moi drodzy, my wracamy sobie tutaj na pokład cyklopa. Zanim zaczniemy eksplorować te... Oczywiście te podziemia, które tam czekają na nas od samego początku, jak tego tutaj przyjechałem. Na razie zostawiam zabawy w atakowanie lewiatanów. I też widziałem też sprzeczne informacje od was, więc nie wiem, co jest faktycznie prawdą. Jedni mówią, że można zabić mmm, tego lewiatana dużego. Drudzy mówią, że nie da się go zabić. Trzeci mówią, że da się go zabić, ale tylko zwykłym nożem, ponieważ nóż żarowy nie, dzia nóż żarowy nie działa na... Yy, wszystkie bestie Które są tutaj w, w biomie lawowym Może dlatego nie mogłem ubić jaszczury yy, Używając noża wtedy Ale to jest jaszczura Czy to do, też dotyczy lewiatana Tego dużego smoczego Być może tak, być może nie Jakby na razie nie chce mi się eksperymentować I tarcie na to czasu Więc po prostu na razie zostawiam I idziemy sobie eksplorować Ale też będę chciał zrobić baterie jonowe Wrzucić sobie je gdzieś w niektóre elementy Może na przykład ogniwo jonowe To byłoby fajnie dorzucić sobie na przykład do do krewety, tylko tu wymaga to gumy silikonowej. Ja miałem sobie w bazie posadzić silikon, chodzi o, wiadomo, o te roślinki, które, z których się potem przerabia na silikon, czyli chyba po prostu no te kurcze węgorze zielone, jak one się nazywają, chwasty, kurde, co niemu się nazywają, teraz wyleciał mi z głowy. W każdym razie, zrobimy sobie na razie baterie jonowe tylko, do różnych naszych sprzętów, których najczęściej używamy. Czyli w tym przypadku będzie to y, na pewno y, nasz gnat i na pewno Siglite. Więc zrobimy sobie dwie na razie baterie. Złoto, ruda, srebra i kostka jonowa. No to tych kostek jonowych, które myśmy nazbierali, naprawdę mega dużo. Sama kostka jest łatwa do zrobienia, natomiast zastanawiam się, czy nie chcę zrobić przypadkiem sobie też tych płetw. Bo miałem zrobić też płetwy, które ładują. I ja nie wiem, czy ja w końcu nie, nie wziąłem sobie wszystkich rzeczy. Wziąłem sobie te płetwy. I nie wiem, czy też nie mam wszystkich rzeczy, żeby, żeby, żeby po prostu to też przy okazji upgradeować. Czyli wiecie, potrzebuję... A, tylko muszę zobaczyć, co ja do tych płetw. To są zwykłe płetwy, mam już niebieską tabliczkę też chcę zrobić, kostkę nawet dwa razy kianit, mówicie, że dwie niebieskie tabliczki mi się przydadzą mieć ze sobą, więc, więc tak zrobię, ale tu gdzieś w ulepszeniach, o, płetwy ładujące, znaczy, polianilina, zestaw elektryczny, tak, czyli polianilinę mam, zestaw, wezmę sobie jedną gumę silikonową, gdybym chciał coś jeszcze tam zrobić, Też guma silikonowa przydałaby mi się teraz głównie do zrobienia, jakbym chciał ogniwo zrobić, ale na razie ogniwa nie chcę, mimo, że w sumie z drugiej strony kreweta, czy co? Chyba... Przepraszam, chyba właśnie bardziej. Do krewety bym chciał dać ogniwo. Więc jednak wezmę chyba te. Głównie będę chciał zrobić ogniwo jednojonowe chociaż do, do krewety, bo. Bo czemu nie? Może nawet i dwa. Dobra, to tak, kostki jonowe ja sobie tu powrzucałem, więc tak, jeżeli to liczę, to dwie kostki jonowe to jest jedna bateria. Znaczy, jedna bateria to jedna kostka, więc ogniwo to dwie kostki, więc to są dwa ogniwa. Dobra, i jeszcze dwie kostki są mi potrzebne do zrobienia. Tak i tam z Kianitem również. Dobra. Potrzebuję też złota dwie sztuki, srebra cztery sztuki, ponieważ liczę też, liczę też, że potrzebny mi jest zestaw elektryczny. No i teraz mam nadzieję, że wszystko pozbierałem jak trzeba. Tu coś nowego doszło. Aha właśnie bateria jonowa, zestaw elektryczny, tak. Bateria jonowa, tak. I to nawet razy, razy cztery. Aha, no tak właśnie razy cztery. Czyli jeszcze muszę wziąć. Dobra, tak. Cztery baterie, ponieważ każda bateria janowa to. Dwie baterie nowe są potrzebne do jednego. do jednego. ogniwa. Nie nasiona! Tylko kurła srebro! O tak. Dobra. I jedziemy. Na prędkości. Jeszcze jedna bateria janowa. Trzymam z na dlatego widzę, że jest obecne. Jeszcze jedna bateria janowa. Damy sobie również tutaj ogniwo janowe z gumy, którą mam też gotową bardzo, jest ogniwo jonowe. i drugie ogniwo jonowe też leci ostro, hardo. Jest, świetnie. Mamy jeszcze niebieską kostkę, niebieską tabliczkę, która oczywiście potrzebuje kianitu. Drugie sobie trzymam całkowicie osobno. Jest kianit. Bardzo dobrze. I szybko robimy jeszcze jedną niebieską tabliczkę. Idąc za waszymi wskazówkami, że potrzebne mi są dwie. I chyba mam wszystko, co mi jest potrzebne teraz. Mamy dwa. A płetwy miałem jeszcze zrobić, no właśnie. Ale płetwy to. Płetwy to w innym miejscu. Jeszcze raz przypomnę sobie, mam wszystko na płetwy. Bardzo dobrze. To jeszcze płetwy, żeby zrobić. I będziemy pływać płetwami, które same będą ładować te baterie. Mam nadzieję, że te jonowe baterie też są do ładowania. Ulepszenie płetw. Płetwy ładujące. Ładują otrzymane urządzenie. Więc mam nadzieję, że to będzie takie perpetuum mobile. Dzięki czemu teraz, jak założę sobie te płetwy. Ok. też te zostawimy sobie w domu, to teraz to wszystko co mam... Jeszcze jedną kostkę wziąłem nadprogramowo, o proszę. Yy, mamy dwa ogniwa jonowe, jest super. No, i mamy dwie kostki, dwie tabliczki w sensie. Znaczy, może, być może ja wziąłem dwie tabliczki, ale jedna tabliczka, dwie yy, yy, kostki, a jedna kostka, bo na do tabliczki. Yy, ogniwa jonowe oczywiście wrzucamy sobie oba do krewety. Czemu nie? Tylko to nie tutaj się wrzuca, tylko... Kurde. Daje ja to muszę wrzucić osobno, rozumiem. Da. Będę musiał wrzucić to na krewetę, wyjmując krewetę, wyjmując te ogniwa z niego, bo nie jestem w stanie zrobić tego w ten sposób. Muszę wymienić te ogniwa później. Dobra, to co zrobimy, to teraz tak. Odkładam, na razie tutaj odłożę te płetwy, na razie też odłożę jedną kostkę, żebyś tam nie biegać. Mam dwa ogniwa do wrzucenia, mam dwie te. Możemy. W ogóle, pytanie brzmi, czy ja mogę w ogóle zaryzykować i płynąć tam. Co to są tam, zobaczcie, za gluty? To takie zielone się wydaje. I tu jeszcze mamy kianit w sumie do zebrania, skoro jesteśmy blisko. Dobra, to jeszcze wezmę ten kianit, zbiorę. No i tak pójdziemy sobie jeszcze krewetą. Rozejrzymy się, co i jak. I zastanowimy się, czy. Czy jestem w stanie wpłynąć do tych dziur, używając. używając, moi drodzy, cyklopa. Czy tylko i wyłącznie krewetą? Powinienem już eksplorować to miejsce. To jest chyba... to jest siarka? Krystaliczna tutaj? Bardzo możliwe. Ale tu jeszcze jest kianit. Gdzieś tu pływa nasz kolega. Nie wiem gdzie on się tam pływa, gdzieś sobie tam pewnie... opitala. Więc jeszcze sobie tutaj szybko... ...wydobędę trochę kianitu. I szybko też dodamy... ...wymienimy... ...ogniwa energetyczne... ...na ogniwa jonowe. Tak jest. Jedno. Wy... Co się tu dzieje? Jedno wymienione. Czy on też ma ile energii ma ogniwo? Tysiąc. A! Ogniwojonowe jest tyle fajne, że ona po prostu ma większą pojemność. No to, to powinno naprawdę długo starczyć. Nie powinienem narzekać na energię w tym momencie. <śmany> <śmany> mając takie ogniwa. Dobrze. Okej. Okay. No to cóż, teraz pytanie brzmi, tylko i włącz. Tu jeszcze są jakieś. Może to są jakieś surowce ciekawe. Nie wiem czy jak tam u mnie stytan... W ogóle co to jest to? To jest jakiś surowiec nowy? Nie, to jest taki dynks. To jest po prostu dynks. Świetnie. Słyszę jakieś dźwięki dziwne, niepokojące! A! Siema! Czy ty naprawdę chcesz dostać w ryj? Zizas! O! Okej. Okay. Być może nasz kolega po prostu chce dostać w ryj. Bardzo. Chyba tego pragnie. O, o. Kurczę, najgorsze jest to, że ja lecę za nim, ale go nie uchwyciłem, więc teraz spadam. <laughs> Odskoczyłem. A myślałem, że kurczę, jak dojadę. Jak dojadę. Smoka. Kurna. Dobra, wracam. Jesteśmy gotowi do drogi. Tak sobie też, że pomyślałem nad jedną rzeczą, że. Jedno z tych ogniw mógłbym też dać w sumie, bo to jest 1000 zamiast 100, tak? Takie jedno ogniwo energetyczne. Więc myślę, że to nawet nie byłoby głupie, żeby w takim wypadku jedno z tych ogniw dać jednak do samego. Czekajcie, zmienię na ogniwo, ogniwo energetyczne jedno. To jest 200. Aha, 200 zamiast. Dobra, 1200. Pięć razy bardziej pojemne jest, tak? Dobra. Więc myślę, że po prostu jedno ogniwo jonowe po prostu do samego tutaj, do samego cyklopa. To też jakiś jest sposób na to, żeby wydłużyć jego żywotność. Taki sześć jonowych kurcze, ogniw w cyklopie powinno całkowicie jakby rozwiązać wszelkie nasze problemy. A z tego co tu widzę, to nawet jest wszystko naładowane, bo stoimy w takim miejscu, że wszystko jest naładowane. Daje ogniwo energetyczne, proszę, bardzo jonowe jest, więc tutaj mamy. Co się tu. Oho, kliknąłem sobie, no dobra, świetnie. Suby schowam jedno ogniwo, ogniwo energetyczne, bo nie jest nam potrzebne. I możemy ruszać. Chyba powinienem się zmieścić, nawet płynąc cyklopem. Więc ruszajmy. Ruszajmy, włączmy silniki. Nie przejmujmy się kolegą. Nie przejmujmy się kolegą smokiem. Nie powinniśmy się nim za bardzo przejmować. Zobaczmy, jak to wygląda w kamerze. No, i teraz musimy dostać się właśnie tam. Ile, jakoś tak. Trzeba tu dobrze wykombinować to zejście. O! Co tu się dzieje? Czy on się jakoś... Czy on... Naciskam w prawo, a on się obraca? Hmm. Nie będzie łatwo manipulować tędy, może rzeczywiście popłyniemy tyłem. Jakoś tak. O. Siema! Odejdź gościu. Coś zahaczyłem gdzieś czymś? Tu już jest koniec? O coś, o coś dotykam, ale nie widzę o co. I to jest ciekawe. A może o tę skałę tutaj? Trudno powiedzieć. Ups. No, próbuję zejść cyklopem, tak, więc... No, ale dobra, wygląda na to, że się da. Ciekawe, jaki jak, jak tutaj jest, jaka tu temperatura jest ogólnie. Płyniemy. Dobra. Chyba możemy zmienić kamerę. Możemy wyjść w ogóle z kamery. Mam nadzieję, że wszystko widać teraz. No dobra. Najważniejsze pytanie. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj, po skanowaniu. Cześć manta. Przed siebie płyniemy na razie. Na razie płyniemy przed siebie. Tu jest tak gorąco, że ja mam automatyczne ładowanie wszystkiego. Coś mi się rozbija. Ale jest i tak spoko. O kurcze. No tu, og... wow, znaczy, teoretycznie tu jest kolejny ziom, a ile tutaj jest tych stworów, zobaczyć, jest jakaś placówka, ale kurde, ile tu jest ziomów, tu jest kolejny smoku, widziałem go przed chwilą, oho. Obyś mi chciała pomóc. Liczę na to. Dobra, tam nie ma przejścia. Patrzę po prostu na okolice. Dobra, trzeba tu gdzieś się zatrzymać. Najlepiej byłoby zatrzymać się gdzieś rzeczywiście blisko lawy, ale mamy już dość tak gorąco, że i tak mamy ładowanie. Dobra. To na razie tyle. Wyłączam sprzęty. Daleko nie popłynąłem, nie? Tu rzeczywiście też mnóstwo małych gnid. Ale dobra, damy radę. Trzeba się rozejrzeć. Rzeczywiście robimy zapis gry. Będę robił zapisy gry tylko i wyłącznie na tym, teraz. Tylko i wyłącznie na naszym statku, na cyklopie. Nigdzie indziej, moim zdaniem, się nie opłaca. Dobra, posadzimy też przy okazji. Eee, dobra, na razie bez krewety. Daj się zobaczyć po prostu, jak wygląda ten teren. Bo tam była jakaś placówka. No właśnie, tam jest jakaś placówka, na samym środku. Zastanawiam się, co to za placówka. Dużo kienitu tu też jest. Dobra, bierzemy sobie... Ło, nie jest, jest naładowane nawet. Ojoj, oj, gorąco mi tu. O, o! Mam radę. Czujcie jest mi gorąco. Ło! <śm> ziomuś! Ty chcesz, żebym sięgnął po jakieś... ...środki, przekazu... ...które niekoniecznie się sp 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 spodobają? Budowla opcji. Ja to... ...ja to skanuję. System odstraszania dźwiękowego. Wiem, że mi jest gorąco. No dobra, ale udało mi się uniknąć ataku. Stać na siarkę. O, o. Gość, nie może mi nic za bardzo zrobić na razie. Troszkę mi gorąco, ale tak jak mówię, nie przejmuję się na razie tym. Tam są dalej placówki O Jezu, tu ich jest, ich jest tutaj mnóstwo. Jakieś takie, to, to jest dużo małych placówek. Dobra. Zasuwam z powrotem. Okej. Okay, dużo placówek, jest tutaj tak gorąco, że rzeczywiście chyba trzeba będzie krewetą, albo ogólnie cyklopem. Ale spoko. Teoretycznie to gorąco nie zadaje mi chyba jakichś w ogóle znaczących obrażeń. Jest cały czas pokazane, że jest mi gorąco, ale patrzę na swoje statystyki... Troszkę tylko mnie posmyrało. Mam jeszcze jedną krystaliczną siarkę. Dobra. Mówicie też... Staszek, jak tylko cokolwiek znajdziesz, czytaj od razu. Będę to robił. Będę starał się czytać od razu. Dane skanowania... System odstraszania dźwiękowego. Te małe, obce struktury emitują długie fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które najprawdopodobniej służą do odstraszania lokalnych form życia zbliżających się do dużego budynku. Hmm... Czyli system odstraszania dźwiękowego jest, żeby, żeby małe stwory i duże stwory nie chciały podpływać... Ile ich tutaj przystało się? Jeden, to nie będę się nim przejmował. Siema! Zaraz się odbijesz. No właśnie. Płyniemy do tamtej, na tamtą strefę. Dobra, włączamy silnik. Czyli tam do tych, do tych budynków, do tych budynków będziemy chcieli się dostać jakoś. Czekaj, czy też są pod wodą, czy... Czy nie? Teraz uważać tylko gdzie jest ten kolega nasz. Skanujemy okolice, o i tam są właśnie te budynki, to jest jeden z małych budynków. Pytanie brzmi, czy do któregoś z tych małych budynków da się dostać? Czy niekoniecznie? Ależ to jest... Joko, to placówka jest wielka, i chyba jest wejście. Mogę sobie spokojnie tutaj poskanować, zobaczyć, czy coś jest za placówką też. W tanie tu jest wejść też, tak? No dobra. Dobra, trochę mnie denerwujesz, idź sobie stąd. Mnóstwo, mnóstwo tutaj jest tych. Dobra, tu, tu się ustali. Tu sobie ustawimy, tu sobie zaparkujemy ładnie, o. Proszę bardzo, nie jest to oczywiście w miejscu, które jest ciepłe, ale niech będzie. Włączam silnik, bo co będzie, mi co będzie chodził? Co będzie, co będzie, co będzie, co będzie, co będzie, chodzi, co będzie właśnie. Ale i tak, mimo wszystko, wezmę krewetę. Chociaż placówka obcych krewet, wiadomo. Różnie to bywa. Mogło się znowu wydarzyć jakieś błędy dziwne. A poza tym wszedłem też, bo tu zacząłem, że jest kianit. Pamiętam do tego, że w opisach tych wszystkich 70 stopni tutaj jest. Pamiętam, że we wszystkich opisach, które tu czytałem. Była informacja, że placówka, która nas teraz interesuje, jest 1700 metrów. Rzeczywiście gdzieś tam głęboko chyba. Okej, ja dodam do schowka. A mamy 1500 niecałe, więc być może to nie jest nasza placówka docelowa. Być może to jest jedna z placówek po drodze. Zobaczymy. Zobaczymy, gdzie się dostaniemy, bo teraz jest w sumie ten najciekawszy moment. Nie, nie, nie chcę na razie wracać. Dzięki bardzo. Cyklop. Cyclop, wręcz. Tak, to są te... Jeżeli tutaj będzie możliwość grawitacyjnego chodzenia sobie, to luz, to nawet sobie zejdę. Okej, okay, biom krwisty. No dobra, wchodzimy. Tak, tu chyba widzę, że jest... I też zauważyliście, że w którymś momencie coś się zmieniło i ja byłem bardzo malutki. Ja widziałem tę perspektywę, ale myślałem, że to, wiecie, że to jest raczej taki feature, że to jest... Ło tabliczka. Dobra. Że to jest feature związany bardziej z tym, że to jest. wiecie, Placówka opcji jak zmniejsza mnie, zwiększa. Jakoś perspektywa załamana, coś. A to rzeczywiście chyba był jakiś bug kolejny. Dobra, idziemy. Na razie idziemy w krewecie. Wow. Wow. Widzieliście, jak się pozapalało wszystko? Warning. Vaccine development program terminated. Emperor egg hatching project terminated. Live specimens terminated. Evacuate immediately. Imperatora? O co chodzi? Czy to jest coś do wiercenia było? Czy to było coś do złapania? Aha. Czy ja znowu jestem teraz malutki? Czy fabrykator kostek jonowych? okej. Okay. Fabrykator kostek jonowych. Czy ja znowu jestem mały? No to może być ten efekt, że jestem malutki, nie? Czy może jestem za mały? Albo. albo... Ja się nie wiem, czy to jest załamanie perspektywy, ale to jest gig ale to jest świetne. Czy tak ma być? Może ja może jestem taki malutki, chociaż z drugiej strony no ciężko powiedzieć. Aha. No właśnie, do tego potrzebny jest mi kombinezon pron. A też pamiętam, że miałam zeskanować, wiecie co? Czy ja skanowałem te małe typki, no i no, mam wrażenie, że cały czas jestem malutki. że specjalistyczny sprzęt... Co się dzieje? Specjalistyczny sprzęt jest mi potrzebny... ...żeby móc te kostki zebrać, ale jednocześnie nie jest to chyba kombinezon pron. Bo nie mogę zebrać kombinezonem. Jestem sam specjalistyczny sprzęt. Może jakiś nowy sprzęt mi jest potrzebny, żeby móc to zbierać. Nie wiem. Jeszcze teraz spróbuję. To chyba nie jest wiertło. Wiecie co? A jednak! Czekajcie. Bo nie ma żadnego znacznika. A jednak! Ale zobaczcie, nie było żadnej informacji, że wierć, coś tam zwykle jest informacja, prawda? Więc dlatego się zdziwiłem, że nic nie było. A jednak, jednak, jednak da się to tak. Okej. Okay. Czekaj, nie jeździ, bo jeszcze jeden kawałek mi został. No. Chcę mieć te kostki. Dziękuję. Dobra. Chciałbym teraz wyjść. O, o. Wow. Co, co tu się dzieje? <laughs> co jest? Czy on się teraz tworzył kolejną kostkę? I dzięki temu mam nieskończenie wiele kostek, tyle ile bym chciał. Ja znowu jestem malutki. Kurde, mam wrażenie, że jestem za blisko tej. Mam wrażenie, że jestem za blisko. No no, no, no nie, no, dlaczego? Za blisko jest. Zaczekaj, kiedy to jest ten knypek tutaj. Spróbuję zrobić to inaczej. Wyjść sobie stąd, nie wiem, pójdę do miejsca, w którym do tej pory nie było żadnego problemu z krewetą. Ja uważam, że ta kreweta nie jest mi tu potrzebna. Wyjdę sobie na zewnątrz, tam gdzie nie ma tego błędu, może tutaj nie będzie tego błędu, wiecie, no, no... No, chciałbym normalnie podróżować tutaj, tak? Dalej jestem malutki, prawda? Gdzie co? A spróbuję wyjść z tej placówki. Nawet sobie stanę tutaj, bo to nie jest potrzebne, żebym ja miał to obok siebie, bo raczej... Raczej nie zainteresuję się tym nawet smoku, jak tutaj będzie latał, biegał. O właśnie. Tu jest mega gorąco, ale sobie poradzę. Płynę. I jestem. No i co? I jestem wyższy? No chyba jestem wyższy, nie? Także kurde. Dziwne to. Dziwne to. Ja to skanowałem gościa. A tu było powiedziane, że, że, że ja tego gościa mogę zabrać do altery, coś tam, ale to może nie, nie, niekoniecznie o to chodziło. Mam wrażenie, że niekoniecznie chyba o to chodziło, żebym mu, musiał go zbierać. O, ziomuś. Ale cię, grawitacja zrobiła w jajo I wybuch. Nie mogę, nie mogę go zabrać, nie mogę go podnieść. I faktycznie, zobaczcie, fabrykują mi te kostki jonowe. Będę mógł mieć tyle ich, ile będę chciał. Dobra, moi drodzy, oglądamy, oglądamy, patrzymy. Zwiedzamy. Starożytne ostrze. Ciekawe. Starożytne ostrze. Co to jest to? Dziwna rycina. O kurde, wygląda jak Yin Yang. Powiem wam szczerze, bardzo podobne do Yin Yang. Posąg obcych. Ale tu jest dziwnych rzeczy. Zaraz będziemy to wszystko czytać. Może to jest jedna z głównych placówek. Tu mamy okrągły przedmiot. Okej. Okay. Dużo rzeczy do skanowania, dużo miejsc. Tam pójdziemy na samym końcu oczywiście, bo tam chyba też jest tabliczka potrzebna. Prymitywny artefakt. I to tylko po jednej stronie, wszystko. Patrzcie, rzeczywiście wyfabrykowało apteczki. Jakbym potrzebował mnóstwo kostek, to mam mnóstwo kostek, tam też jest informacja jakaś. Dobra, teraz pójdziemy po te, po te informacje tu. Zobaczymy, co tu jest. Coś można jakoś wejść i eksplorować. O, kurde, można. No dobra. Terminal danych: Projekt Enzym 42. Projekt Enzym 42. Hmm. Ale to było coś o kwarantannie, zaraz będziemy to czytać. Ja poskanuję wszystkie te rzeczy, które tu są, i, i, i będziemy obczać co i jak. Przedmiot obcych. Nie wiem, co to jest, zaraz zobaczymy. Wygląda trochę jak jakiś materiał budulcowy. Ej, ziomuś. Bums. Zawsze trzy razy muszę oberwać. Technologia obcych. Czy oni wystawili po prostu. Pusta gablota? Okej. Okay. Wystawili na wystawkę po prostu, na wystawę nanoboty. Eee, swoje własne technologie? Niezwykłe pudełko. Ma jakieś dziwne symbole na każdej ściance. Wygląda jak zagadka. Jakiś taki półksiężyc właśnie, artefakt w kształcie półksiężyca. O kurczę, ale będzie czytania. No dobra. Na początku zwiedzimy te boczne, potem zwiedzimy te tutaj, a na końcu zwiedzimy to. Zobaczmy. Zobaczmy co to, dane z terminalu. Co to jest ten projekt Enzym 42. Według przytłumaczonych wpisów odkryto miejscowy gatunek lewetana, który wytwarza unikalną substancję zwaną e, 40, e, Enzymem 42, która hamuje objawy bakteryjnego zakażenia chara. To, to, to co mi teraz y, dolega, w innych miejscowych organizmach. Próbka została zdobyta i jest przetrzymywana do dalszych badań w specjalnie przygotowanej bazie. Pozaziemscy naukowcy poczynili ogromne wysiłki, aby stworzyć odpowiednie warunki środowiskowe dla stworzenia, w tym wprowadzenie. E, dla stworzenia, w tym wprowadzenie współzależnych roślin i zwierząt za pomocą lokalnych bram teleportacyjnych, ale mimo to jego zdrowie szybko się pogorszyło, czyli oni tutaj trzymali tego mm, jakiegoś stwora i on nie dał rady. I on się pewnie wydostał. Podczas nałożonej kwarantanny wszystkie bramy teleportacyjne i pola siłowe zostały szczelnie zamknięte, a wszelkie próby przekształcenia enzymów w szczepionkę się nieskuteczne. Uuu. Nie udało im się to zrobić, tego zrobić. Wstrzymano program rozwoju szczepionki, wstrzymano projekt wykluwania się jaj imperatora, zneutralizowano żywe okazy, ewakuować się natychmiast. Czyli wszystkie... Robili badania na temat jakiegoś okazu? A potem okazało się, że coś nie pykło, i musieli wszystkich zabić, bo szczepionka nie działała. No dobra, patrzymy dalej. Mamy też fabrykator kostek jonowych. Urządzenie wydaje się być źródłem surowca, z którego zbudowane są kostki jonowe do zasilania mniejszych systemów obcych. Ponieważ prawdopodobnie czerpie energię bezpośrednio z głównego reaktora termalnego, to urządzenie może stanowić prawie nieskończone źródło energii. Trzeba by to wyłączyć, ale na początku pozbierać wszystkie. Dobra, jedziemy dalej. Implant namierzający. Przedmiot emituje sygnał wysokiej przepustowości pokrywający się przy transmisji DNA. Na podobie wskazuje na to, że przedmiot znajdował się wewnątrz organizmu pochodzącego z tej planety. Rozmiar sugeruje, że to był organizm z klasy lewiatanów. Poza namierzaniem i transmisją lokalizacji mógł także rejestrować dane o ale nie mógł uzyskać do nich dostępu. Implant namierzający? To oni instalowali to w, le w lewiatanach? Transmisja opcji... Wewnątrz organizmu chodzącego. Wewnątrz organizmu. Organizm klasy lewiatanów, Okej. Okay. Materiał budulcowy obcych. Ten kamieniopodobny obiekt zawiera zarówno części organiczne, jak i mechaniczne. Ma on jakieś powiązanie genetyczne oraz technologiczne z projektem samoteleportujących się maszyn, napotkanych w innym miejscu. Wygląda na to, że obecnie nie pełni on żadnej funkcji, lecz oczekuje jakiegoś rodzaju procedury aktywacji. Materiały takie jak ten mogą być podstawowym budulcem obcych urządzeń technologicznych, a nawet samych kosmitów. Jakaś aktywacja jest potrzebna, może nie wiem, jakimś prądem czy czymś. Nanoboty. Skany pokazują jakiś rodzaj zaawansowanych nanobotów wewnątrz tej pozornie pustej gabloty. Pozornie pustej gabloty. Te boty są znacznie mniejsze niż jakiekolwiek wywożone w federacji i nie jest możliwe ustalenie ich dokładnych funkcji. Wpuszczenie ich byłoby jednak nierozważne. Projekt holograficzny to urządzenie zawiera urządzenia sieciowe i holograficzną jednostkę projekcyjną. Było prawdopodobnie używane jako przekaźnik komunikacyjny przechwytujący i wyświetlający obraz użytkownika oddalonego, od, do oddalonego miejsca. Wydaje się, że nie ma innych podobnych urządzeń w zasięgu. Prymitywny artefakt. Urządzenie dzieli wiele podobnych z tabliczkami dostępu do placówek obcych, faktycznie. Aczkolwiek jego struktura jest raczej mniej skomplikowana. Możliwe, że miało podobne zastosowanie, nadawanie dostępu bezpieczeństwa i przechowywanie ważnych danych i dlatego trzymane było tylko forma kompatybilności wstecznej. Jako pierwszy mógłby to być pierwsza kostka, prototyp. Nie? Rozdrabniacz materii organicznej. To urządzenie zawiera bardzo niestabilny radioaktywny izotop, prawdopodobnie zdolny zniszczyć wszelkie organizmy poddane jego działaniu. Pozostawiając fizyczne struktury w dobrym stanie. Pomimo, że działałby idealnie jako broń, bardziej prawdopodobne jest jego użycie do sterylizowania przestrzeni w celu późniejszego zasiedlenia. Używanie go bez instrukcji <gryw> byłoby nierozważne. O kurcze! Neutralizuje wszelkie organizmy poddane jego działaniu. Rycina obcych. Ta rzeźba ma kilkaset tysięcy lat, została wykonana z nieznanego naturalnego włókna, wyhodowanego na nieznanej planecie. Wykazuje uderzające podobieństwo do symbolu Yin Yang, haha, starożytnej Ziemi. To, to, to podobieństwo można wytłumaczyć dwoma różnymi teoriami. Obcy odwiedzili Ziemię przed IV wiekiem, przed naszą erą i wpłynęli na rozwój starożytnej chińskiej filozofii. <laughs> Pojęcie Yin i Yang może być uniwersalne. Yin i Yang zasadniczo opisują współzależność pozornie przeciwstawnych sił. Może to być konieczne egzystencjonalne zrozumienie w jakiejkolwiek formy. We wszystkich wystarczająco rozwiniętych cywilizacjach, zwężające się dwa okręgi zjednoczenia, w i minimalnie małych punktach skończone, jest, w jednym logicznym sposobem, jest jedynym logicznym sposobem przedstawiania tego zrozumienia, i mogłoby zostać stworzone przez inne inteligentne osoby, niezależne od ludzi. Mhm. Mm Starożytne ziemskie ostrze. To w ogóle jakiegoś konia tam też widzę. Starożytne ziemskie dane datowane na XIII wiek. Próbki krwi z ostrza pasują do DNA siedmiu głów stanów z tamtego okresu. Niniejszy dowód potwierdza teorię, że kosmici są starożytną, urodzoną w kosmosie rasą, która zajmowała się badaniem mniej rozwiniętych ras. Kosmici nas badali. Siedmiu, czyli ten ostrze musiało ściąć osiem głów. Siedem siedem głów, tak? Gdzieś jakichś władców. Statua optyk ten artefakt jest, nie jest zasilany, co sugeruje, że raczej pełnił funkcję ceremonialną, a nie praktyczną. Piramida przypomina pnącza wijące się ku górze, ku ciepłemu niebieskiemu kamieniowi zamocowanemu nad nią. Może to reprezentować roślinę, która rośnie na domowej planecie obcych, budynek o znaczeniu religijnym, lub nawet przyciąganie grawitacyjne ich domowego układu słonecznego. O, co ciekawe. Urządzenie tłumaczące. O, proszę bardzo, jest translator. Urządzenie przechowujące dane lingwistyczne ponad tysiąca różnych języków. Rdzeń pozwala na tłumaczenie i czytanie tekstów obcych. Wo, ja chcę to wziąć! Analiza zawartych danych ujawnia dużą liczbę starożytnych języków ziemskich, a także termin CHBC-Live, który często pojawia się w danych urządzenia. Jego znaczenie jest niejasne. To może być coś istotnego. CH... CHBC-Live... Live to w ogóle, że coś, że coś żyje, że to może być coś na żywo? Urządzenie wydaje się być skonfigurowane do tłumaczenia na język jego twórcy, nie wygląda by działał w drugą stronę. Aha... Do tłumaczenia na język jego twórcy, czyli wszystkie, wszystkie języki na język obcych. Na to wynika. Szkoda, że nie, nie czytałem tego siedząc. Ale na szczęście teraz jestem przygotowany, prawda? Mam za sobą butelkę wody. Mam też kostkę odżywczą, więc luzik. Trochę tutaj posiedzimy. Dobra, okej. Okay. Ciekawe rzeczy. Idziemy zwiedzać po kolei. Pytanie brzmi, czy wszędzie w tym miejscu są jakieś elementy wiedzy? Zobaczymy. Idziemy po kolei zwiedzać wszystkie te pomieszczenia. Może one są jakoś połączone ze sobą. Ło! Albo inaczej. Haha! Moi drodzy, to może oznaczać, że tu są teleporty do różnych miejsc. To wszystko prowadzi nas do jakichś teleportów. Włóż kostkę jonową. Klikam. Albo czyż mam kostkę jonową? <laughs> nie mam kostek jonowych! Wszystkie są przecież w tym. W predatorze. Dobra, moi drodzy. Jeżeli się nie mylę, to tu mamy ten kost... fabrykator kostek jonowych tylko po to żebyśmy mogli aktywować różne portale, portale do różnych miejsc. Zakładam, że wszędzie na końcu każdego korytarza jest jakiś portal. Niekoniecznie. Dobra, tu nie ma portalu, ale tam jest portal. O kurcze! No, no, no! Nie mogę oczywiście. Tak, to są wszystkie, jakie które sami możemy znaleźć. To jest jajo przytulaska, może? W ogóle to jajo przytulaska jest dziwne. Znaczy, wykluło się drugie, więc może, może możemy rozmnażać. O, jakie to jest fajne jajko. Dobra, poczytajmy. Za chwilę. Badacze. Lewiatan cesarski! O kurka, lewiatan cesarski. To mi się to jajko podoba. Może to jest jajo lewiatana. Cesarskiego, na przykład. Dużo różnych jajek. Jajeczek. Różne. No pewnie każdy stwór, który żyje. Każdy stwór, stwór, który... O, różne stadium. Każdy stwór, który żyje na tej planecie, powiela, powielają się i powtarzają. Być może jest tutaj skatalogowany i każde jajko jest tutaj obecne. No dobra. Czyli widać, że też badali każdą. No, szukali szukali prawdopodobnie. <gryw> zakładam, że ten wirus ten tutaj obecny Hara wykończył obcych. Nie zdążyli, być może, nie zdążyli stworzyć szczepionki i leku na wirusa, który zdziesiątkował tutaj te, te e, populacje i w ogóle tutaj się rozprzestrzenia dalej przecież. Być może. Zakładam również, że istnieje taka opcja, że... Wiecie co, I ja od razu pójdę po kostki. Bo dobrze byłoby mi je mieć, mimo wszystko. Też zakładam taką opcję, że... Podoba mi się to zapalanie świateł. Zakładam też taką opcję, że. My też będziemy. Znaczy, znaczy czy zdążyli, czy nie zdążyli. Ciężko powiedzieć jednoznacznie, czy udało im się faktycznie zrobić te szczepionkę, czy nie. Tutaj oni jakby zaprzestali, tak, budowy szczepionki, była informacja. Szczepionkę przestajemy produkować, tralalala. Kwarantanna zakończona. I prawdopodobnie lewiatan cesarski uciekł. Zakładam, że to, to, to był ten problem. Dobra, bierzemy wszystkie kostki jonowe. Będę ich zaledwie trzy, także myślę, że jedną no, będę musiał jest trochę... Co? Ja sobie popłynę. Popłynę po więcej kostek. Mam ich naprawdę tutaj dużo. Ewentualnie na końcu sobie tutaj ogarniamy. Zresztą zobaczcie, że wyjście tutaj do cyklopa i naładowanie, prawda, napicie się na jedzenie to jest szybka akcja, więc pozwólcie mi to szybko zrobić. Zobaczcie, wyłączyłem sobie oświetlanie wewnętrzne i teraz w całej tutaj zobaczcie... Dopłynąłem bliżej troszkę i teraz wszędzie jest mega zielono. Fajny efekt. Jeden ja się tutaj przystalki mu w oko. Dobra. Eee, tak, to taka moja obserwacja, mała krótka. Usiadłem sobie jeszcze na chwilę, żeby tu przeczytać teraz dziennik głosowy. Tu mamy tak, 40 próbek jej lokalnych. I teraz możemy poczytać jeszcze o. Tak, dane badawcze o lewiatanie cesarskim. O kurde, zobaczcie, nie wiecie go japy. Ale matematyki, które są. Tu... O Jezu, czy to gdzieś tutaj może żyć? Czy ten lewiatan cesarski może gdzieś tu żyć? To jest pytanie, które zadaję sobie, a nie wam, więc jak zobaczę jakokolwiek odpowiedź w komentarzach, to bany polecą. Kategorie wielkości okazów zostały skorygowane w górę, aby pasowały do tego gatunku. Żerowanie i trawienie. Dane badania sugerują, że mimo swojej wielkości ten okaz żywi się wyłącznie mikroorganizmami przefiltrowanymi z wody, jak, wielo... jak te, jak takie wielkie nasze te. Wieloryby które z kolei zależą od skomplikowanego ekosystemu życia roślinnego i zwierzęcego. Dlatego oni musieli stworzyć jego mikroklimat, ale mu im się tego nie udało. Ogromne jaj, niko, podobne organy znajdują się w środkowej sekcji stworzenia, co sugeruje, że tak jak inne gatunki na tej planecie, więc nosi jaja, ale wewnętrzna blizna sugeruje prawdopodobną niepłodność. Uuu! Enzym 42. Imperator wytwarza enzym 42 wewnątrz swojej jamy brzusznej. Będziemy. Jak nic, musieli znaleźć tego imperatora, dostać się do jego jamy brzusznej i wydobyć enzym. Kurde, czuję to! Eee... By rozłożyć swoje jedzenie i czasami wypluwa go, docząc. Aha, wypluwa go, no to nie, jednak może nie. Odkryto, że ta substancja neutralizuje efekty bakterii i jej obecność w ekosystemie w dniu dzisiejszym może wyjaśniać, w jaki sposób życie na planecie przetrwało wybuch epidemii. Pozostaje do wyjaśnienia, jakim mechanizmem dostarczany jest enzym. Analiza porównawcza rozmiaru i przemiany materiału okazuje, że ten okaz jest, został okaz schwytany przez badaczy, miał około 1600 lat. Obszerne blizny wewnątrz i na zewnątrz sugerują, że znacznie przekroczył maksymalną długość życia swojego gatunku. Podsumowanie, podczas gdy zdrowy okaz Lewatana cesarskiego miałby potencjał na uleczenie choroby, nieprawdopodobnym jest, że jakikolwiek okaz przetrwał procedury kwarantanny. Ale jednak moim zdaniem ja jednak, jednak jakiś mógł uciec. Przecież to nie jest, to nie jest wykluczone, prawda? Dobra, moi drodzy, jeszcze mam czas na to, żeby jeszcze raz zagłębić się, jeszcze trochę pozwiedzać. Chociaż mówię, dzisiaj mnie czas bardziej goni. Więc w ogóle chciałbym dzisiaj zrobić nawet krótszy odcinek. Ale dobra, nie będziemy, dzisiaj tylko aktywujemy prawdopodobnie, znaczy ja będę miał te kostki. Po to, żeby... świetnie. Żeby w razie czego po prostu sobie e, te portale móc aktywować, dlatego tych kostek jonowych wziąłem... ...kilka sztuk. Nie wchodzę tu krewetą, bo jak wychodzę, bo tam z krewety widzicie co się dzieje, jestem mniejszy, więc bugi się pojawiają wszędzie i teraz tak, my byliśmy z prawej strony, czy z lewej? Wydaje mi się, że byliśmy... mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Pójdę w środek tutaj, będę wiedział, będę wiedział czy tutaj jest yy, ten biologiczny, tak, sujaja, jaja, dobra, tu byliśmy, ale to i tak jeszcze zwiedzamy dalej, będziemy potem aktywować te wszystkie portale, zobaczymy gdzie nas będzie przenosić i w ogóle. Tak, zakładam, że boczne będą prowadzić do portali, do, w różne miejsca. w ogóle warto będzie chyba od razu aktywować je, nie? Aktywujemy, chociaż nie będziemy przechodzić, prawdopodobnie. Gdzieś prowadzą te portale, tak? Jest otwarte, wiecie co? Dobra, e, żeby nie było tak jak ostatnio, sprawdzimy, gdzie każdy portal prowadzi. Zobaczmy, gdzie prowadzi ten. Siup! I chlub! Jestem gdzieś. Ciężko powiedzieć gdzie dokładnie. O kurde. Spójrzcie. Chyba nie byliśmy tu nigdy, ponieważ tu są takie, powiem szczerze, końcóweczki. Takie elementy. Zobaczcie takie bardzo ładne jakieś drzewo, korzenie drzewa, które mają takie bardzo ładne niebieskie pigmenty. To wygląda jak coś, czego nie znam. I może nigdy tu nie byłem. Zobaczymy sobie, co tu jest. A i zobaczcie, to też może... to też jest ta trująca woda. Zobaczymy, gdzie mi to prowadzi. No, ciekawy jestem, tak? To no, chociaż... Chociaż zobaczę, gdzie jestem. I jak to wygląda na mapie? Jestem... oddalony od swojej bazy prawie o 2 kilometry. Ciekawe. Prawie 2 kilometry. Co jest tym bardziej intrygujące, że... w ogóle chyba średnica tego miejsca to jest 2 km, nie? O, Okej. Okay. Nie mogę wyjść? Czy mogę wyjść? Mogę. Pływam! Pływam! Gdzieś! Jestem! Patrzcie, tam jest lewiatan. Nie ma tu żadnych moich znaczników blisko. Jest zaledwie kilometr, dobra, T-Rex, i rozdroże. Mm. Jesteśmy też dwa kilometry. Od. Jesteśmy też dwa kilometry od. To jest jakiś rodzaj Lost River, ewidentnie. Chyba lewiatan co tam pływa. Pokazać go zjemnie. Więc. Tak. Dobra, lewiatan pływa. Widmowy. Może to jest jakaś część Lost River, też. Tylko była. Zobaczcie. Ona była za. A, wiecie co? Kurde. Myślałem, że mnie atakuje. To jest za wodospadem. Jak lubię ...sekrety poukrywane za wodospadami. Wydaje mi się, że mogliśmy, zwiedzając Lost River, to znaleźć, gdybyśmy zobaczyli i weszli w każdy zakamarek. Zakładam, że dalej to jest Lost River. Tak wygląda. Widać, że biom jest Lost Riverowy. Być może gdzieś dałoby radę znaleźć to miejsce, gdybyśmy eksplorowali dokładniej i gdybyśmy chodzili za każdy wodospad. Więc co jest za wodospadem jest sekret. Ale i tak nie moglibyśmy go naprawdę otworzyć. Wiesz, jak gdybym nawet to znalazł, byłbym bardzo rozżalony. Ponieważ miałbym, doszedłbym do portalu, który jest nieaktywny, więc wracamy do placówki. I Jesteśmy! Dzień dobry! I teraz idziemy zobaczyć jeszcze, w takim wypadku, ten drugi portal. Żebyśmy tę stronę mieli obczajoną, żebym też pamiętał co, gdzie, z czym i który portal gdzie mnie prowadzi. Bo to może być istotne. No dzisiaj na pewno nie pójdziemy tam na górę, tak, bo to dużo tutaj zwiedzania jest w tym miejscu. Dużo czytania, też dużo, ale moim zdaniem to jest mega fabularne i mega ważne miejsce, więc, jakby nie ma czegoś takiego jak przyspieszanie tego. no, Błagam was, no. Tu nie ma co przyspieszać. Tu jest kolejny, właśnie portal. Ciekawi mnie po prostu, gdzie ten portal nas zaniesie. Bo dużo było takich miejsc, prawda? Widzieliśmy dużo miejsc, które przenoszą nas w różne miejsca. Dużo portali nieaktywnych po drodze też udało nam się znaleźć. Ale od razu, jak tylko wchodzę, patrz, 280 metrów jestem na biom 2,5 kilometra, prawie. Kiedyś mogę blisko, może jakaś, może jakaś wyspa. Wydaje mi się, że wyspa 278 metrów pod poziomem morza. Mogliśmy tu być. Chyba kojarzę i było to zamknięte, patrzcie. Byliśmy, tak, kojarzę po tym mostku. Tak, 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 tak. To prawdopodobnie jest, są podziemia którejś z wysp. Być może to jest jedna z wysp, to będzie to wyspa z działkiem. Wiadomo, że tam też powinniśmy się udać. Ale widzę, że tu nas wszystko ładnie prowadzi do tych miejsc. Wiadomo, to zbudowali te portale po to, żeby móc y, przystosować, prawda, że dobrze to kojarzę, żeby móc przystosować y, mikroklimat dla cesarskiego lewiatana, tak? Oni tam mówili, że w różne miejsca chcieli szybko podróżować, żeby szybko móc zdobywać po prostu y, wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby ten lewiatan cesarski mógł żyć. Chcieli stworzyć dla niego sztuczny mikroklimat, sztuczne jakieś akwarium, powiedzmy, mówiąc bardzo. Tak już y, w sposób mocno y, z, z, jakby to powiedzieć, no. Uproszczony? Ale mnie interesuje, co jest po tej stronie bardziej niż te portale, gdzie one prowadzą. O kurde, o kurde, co to? Kombinezon się do mnie nie odzywa, znaczy PDA do mnie się nie odzywa. A czy to przypadkiem nie jest? Nie, to nie jest. To Roślinki tutaj są chowane. Dobra, różne roślinki. Tu się... Tutaj PDA nie chce nic powiedzieć. O. Rura odpływowa, Ok, do zbadania. Łypacze przenoszące enzym opuszczający środek kwarantanny. Mieliśmy tego łypacza z enzymem. Ha! Wiedziałem, że to kiedyś wróci. Rura napływowa tam też jest kolejna. Łypacze wpływające do środka kwarantanny. Do ośrodka kwarantanny. Ten enzym. Czy enzym to jest ten sam enzym, który ma łypacze? To ten enzym 42? 24? Kontrola wymienników. Zaraz poczytamy o tym. Co my tu mamy? Mnóstwo zbiorników. Wygląda, jakby tutaj pokazało nam. Hmm. Mam wrażenie, że będę robić zdjęcia tym roślinkom. Że o może one kiedyś będą przydatne. Tak wyglądają. Czy co zrobię? Nie wiem, no po prostu. Porobię zdjęcia tych wszystkich miejsc. <laughs> tu można zejść jeszcze niżej. Uuu, dobra, zaraz schodzimy. Bo może te rośliny mają znaczenie? Jakie tutaj są te Właśnie, dobra, to widzieliśmy kiedyś takie roślinki. To są różne inne roślinki. Też sobie porobimy zdjęcia na przyszłość. Ale tutaj jest układ rur. Sieci. I bardzo ludzki. Dobra, ale ja nie widzę. <grytanie> Wszystko fajnie, ale ja nie widzę wejścia. Jak ja tam zeskoczę, to jak zejdę, jak wejdę. No właśnie, patrzy, tu są jakieś elementy. Nie wiem tylko jak wejść potem, jak zejdę. Może po tych rurkach. O, -o dobra, to już jakby już postanowione. Zszedłem. Dobra. Wręcz zeskoczyłem prawdopodobnie. A i to są rzeczywiście łypacze. Jak jakoś wyjdę stąd, nie? Mam nadzieję. Jakaś mapka tam jest chyba. Może znaczy, tak to wygląda trochę jak mapa. Rzeczywiście łypacze. O, łypacze z enzymem. No ja kiedyś widziałem łypacza z enzymem. O, też jakieś takie dziwne farfocle. Zrobimy fotkę. To może być mapa? mapa jednostki? Może? Tej całej tutaj, struktury. Idę dalej. No, tu wsz... O, tu jest. To jakieś dziwne wzory tutaj są. O, tutaj też są jakieś. właśnie, no nie wiem, czy to. Robię zdjęcia tego dużym akwarium. Dobra. To było zejście niżej. Ale czy ja tu, tu nic nie było, czy ja nic nie zauważyłem? Może tu coś przegapiłem, bo kurczę, aż dziwne, że. Nie było nic do zeskanowania, nic. Ale nie było nic do zeskanowania, nic. Faktycznie. Dobra, moi drodzy, muszę kończyć. Muszę kończyć! Niestety! Szkoda mi tutaj teraz kończyć, bo tyle rzeczy nowych dochodzi, ciekawych, intrygujących. Zobaczymy też, które można było tutaj wejść normalnie, a nie zaskakiwać i sobie robić krzywdę i, i kręcić kostkę. Aha! <laughs> Jednak było! Proszę bardzo, tu było zejście. Dobra, tu było zejście, tu było zejście. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz zrobiłem wszystkie wszystkim... Mamy wszystkim miejscom, zrobiłem zdjęcia. może nie. Mam wrażenie, że temu nie robiłem chyba. O, to ten dźwięk na nowy patron, by the way. No, co czas jak nagrywam OBS-em, no to. Również przechwytuje dźwięki, więc serdecznie pozdrawiam Patrona, który dołączył... Eee, który się jest? 6-7 kwietnia? No to już, głupie się już. Moi drodzy, jak wam się podobało zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, serdeczne dzięki proszę bardzo, jaka ta jest piękna. Ło! Co się tam dzieje? Coś się wysuwa. Ale może wysunęło się dlatego, że wykryło moją obecność. Może tak, będziemy też to odkrywać. To otwierać, prawdopodobnie tu też jest potrzebna niebieska. Tak jest. Także dobrze mówiliście, dziękuję bardzo. Niebieska tabliczka była potrzebna sztuk dwie, żeby można było. O, właśnie, to miejsce, które będziemy odkrywać i badać w przyszłym odcinku. Będziemy sprawdzać, co tam jest. Mamy do, do obczajenia jeszcze tutaj dwie. Mamy tu jeszcze do obczajenia dwie. Ee, dwa portale. Ja na wszelki wypadek nie będę zapisywał sobie gry w tym miejscu. Po prostu wyjdę stąd. Na zewnątrz i zapiszę grę w cyklopie dla bezpieczeństwa. Trzymajcie się wielka piona i do zobaczyska w kolejnym odcinku już niebawem. Cześć!